Tak, prezentuje się najnowszy nabytek wieluńskiego szpitala, nowoczesny tomograf komputerowy. Przyznany został wieluńskiemu szpitalowi z rządowej puli jako jeden z 19 w kraju, a drugi w województwie łódzkim. Urządzenie najnowszej generacji kosztowało ponad 2 miliony złotych. On już czekał od jakiegoś czasu, niemniej jednak byliśmy zmuszeni przygotować odpowiednią salę do tego. Sala ta musi mieć określone wymogi techniczne i to zajęło nam troszkę czasu. Powinno to w znaczący sposób przyspieszyć jakość, ale także ilość obsługiwanych pacjentów. Ten tomograf oczywiście, to jak zapowiadał poseł Rychlik z rządowej puli przydzielony, chyba wartość ponad 2 miliony złotych, tak? Zdecydowanie ponad 2 miliony i tu chciałem przy tej okazji z tego miejsca bardzo za to podziękować panu posłowi. Sam tomograf jest oczywiście bardzo ważnym urządzeniem, ale nie mniej ważne było też wygospodarowanie w szpitalu pomieszczenia, w którym ów tomograf mógł być zainstalowany. Jego przygotowanie kosztowało lecznicę kilkaset tysięcy złotych. Oficjalna uroczystość przekazania tomografu wieluńskiemu szpitalowi była zatem okazją do podziękowań dla osób, które się do tego przyczyniły. W imieniu wszystkich pacjentów, którzy będą korzystać z tego nowoczesnego urządzenia, a także pracowników, którzy będą je obsługiwać, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję w pierwszym rzędzie panu posłowi Pawłowi Rychlikowi, który dołożył naprawdę wiele starań, ażeby to urządzenie tutaj do nas zawitało. Równie gorąco dziękuję panu Tomaszowi Matynie, dyrektorowi Centrum Informacji Rządu i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że to urządzenie tutaj jest i za chwilę będzie służyło ludziom. Naprawdę w pierwszym rzędzie, jeśli chodzi o starania i samą ideę ściągnięcia do Wielunia nowego tomografu, należą się dla tutaj pana Tomasza Matyni, dyrektora Centrum Informacji Rządu, który jest w bezpośredniej, bardzo bliskiej relacji z panem premierem Mateuszem Morawieckim. A swego czasu w dobie pandemii pan premier Mateusz Morawiecki zdecydował o zakupie 19 tomografów w ramach walki z pandemią, w ramach walki z COVID-em. I ten jeden z 19 tomografów na kilkaset szpitali w Polsce właśnie trafił do Wielunia. Każdy nowy sprzęt do szpitala jest dla was niezwykłą pomocą, która potrafi odpowiednio zdiagnozować jednostkę chorobową. Ja dzisiaj, tak, jadąc do szpitala właśnie na to uroczyste otwarcie pracowni tomografii komputerowej, przypomniałem sobie lata, jak żeśmy w 2012 roku, chyba pani Bożeno, tak było, 2012 rok, jaką walkę żeśmy toczyli też, aby pojawił się tomograf u nas w naszym szpitalu. Również było dużo zabiegów, dużo rzeczy, które trzeba było sprostać. Po pierwsze, pierwszy przetarg nie wyszedł, drugi przetarg, no udało się, tak? Dostosowanie tomografii. I to samo się działo teraz. Tylko cieszymy się bardzo z tego, że są ludzie z naszego terenu, którzy w tych działaniach zarządu, Rady Powiatu starają się nam pomagać ze wszystkich sił, jak tylko mogą. Wielokrotnie państwo pomagali moim bliskim wyjść z choroby. I dzisiaj stojąc tutaj od razu przychodzi mi na myśl moment, w którym pierwszy raz te progi, pracując już w Warszawie, tego szpitala przekroczyłem w listopadzie 2016 roku, kiedy zostałem też członkiem Rady Społecznej tego szpitala, ale wtedy wówczas tutaj minister zdrowia Konstanty Radziwiłł ogłosił taką pierwszą inwestycję od wielu lat, dużą inwestycję, czyli lądowisko lotniczego pogotowia ratunkowego. Rok później już to lądowisko otwieraliśmy. Tym bardziej cieszę się dzisiaj, że po kolejnych kilku latach mogę w imieniu pana premiera dzisiaj uczestniczyć w otwarciu pracowni tomografu komputerowego wartego ponad 2 miliony złotych. Podczas tej medycznej uroczystości nie zabrakło uroczystego przecięcia wstęgi, którego dokonali zaproszeni goście na czele z posłem Rychlikiem i dyrektorem szpitala Markiem Augustynem.
Chwilę potem można było już zwiedzić pomieszczenia, w którym zainstalowano tomograf. Urządzenie nie zacznie jednak pracować od razu. Niezbędne są odbiory techniczne i szkolenie personelu, który będzie prowadził badania. Pacjenci przybywają i tak atrakcyjna pracownia z nowoczesnym sprzętem, profesjonalną obsługą na pewno będzie gwarancją sukcesu dla naszego szpitala i tak jak było wcześniej powiedziane, liczymy na zwiększenie wpływów do naszej kasy szpitalnej z powodu większej ilości badań, tak? Czyli najwcześniej, kiedy ma, macie Państwo? Najwcześniej mam pierwsi pacjenci, być może w pierwszej połowie stycznia uda nam się to już. Jeżeli będą wszystkie zgody i zrealizujemy cykl szkoleń, na pewno będziemy gotowi do pracy. A zatem od tej chwili Wieloński Szpital ma dwa tomografy komputerowe. Znajdują się one jeden obok drugiego w głównym holu lecznicy przy głównym wejściu. Dłuższa relacja z tego wydarzenia. Do zobaczenia w temacie tygodnia.